Pucharze Kontynentalnym. Potem trenerzy słoweńscy przesunęli go do pierwszej reprezentacji i spisuje się naprawdę, naprawdę dobrze na 6 startów, 4 razy w drugiej dziesiątce. To jest bardzo dobre osiągnięcie. Teraz oglądaliśmy Hideharu Miyahirę, kolejnego przedstawiciela gospodarzy, także już doświadczonego, 31-letniego zawodnika z Sapporo, no ale nie udało mu się doskoczyć do 120 metra. Teraz realizator starał się uchwycić moment wyjścia z progu. Poprawnie wyszedł z progu Hideharu Miyahira, ale widać, że nie jest w najwyższej formie. Nie ma tej mocy odbicia, która pozwalała